Tomasz Kabel, dobry wieczór, kłaniam się. The Hate 25 lat, to jest jeden z powodów dzisiejszego spotkania. Jest jeszcze drugi powód. Państwo już z tego co wiem po raz drugi dzisiaj będą spotykać się w sprawie szczytnej i szlachetnej. Panowie Adam Zalewski i Witek Obidziński, zapraszam serdecznie. Mamy tutaj na sali osobę, która jest autorem sukcesu firmy The Hate na rynku polskim. Także oddaję głos. Jeżeli tak się dzieje w życiu człowieka, że 25 lat, 25 najlepszych lat swojego życia człowiek spędza, poświęca, pracuje w firmie, to jest to wydarzenie w życiu każdego z nas, jeżeli coś się przytrafiło komukolwiek z nas, szczególnej wagi, szczególnego kalibru i z pewnością bardzo silnie wpływa na całość życia. Druga edycja balu charytatywnego niesie ze sobą pewną misję związaną z poprawą bezpieczeństwa dzieci w gospodarstwach rolniczych. Ja wierzę w to, że zawsze, kiedy w życiu coś się traci, to też się coś zyskuje. Przede wszystkim zyskuje się pewną wrrażliwość. To, że dzisiaj tutaj, po 25 latach istnienia firmy The Hate, spotykamy się po to, żeby ten wieczór przekuć w coś pięknego. Bardzo się cieszę z tego, że naszej fundacji udało się nawiązać kontakt, nawiązać współpracę z firmą The Hate i wspólnie poprzez takie wydarzenie charytatywne, jakim jest ten bal, dosłownie zmieniać życie innych ludzi na lepsze. Zróbmy teraz taką licytację, żebyście wszyscy zawyżyli polską średnią uśmiechu. Pierwszy bal charytatywny zorganizowaliśmy 2 lata temu. Dzisiaj to wygląda równie dobrze, a kto wie, czy nie lepiej. Zawsze oczywiście najlepszym barometrem atmosfery jest temperatura licytacji. Proszę Państwa, czy jest jeszcze jedna kontrpropozycja? Jest 1800 zł! Mamy 1800 po raz pierwszy, 1800 po raz drugi. Pierwsza edycja pokazała, że hojność naszych klientów oczywiście nas nie zaskoczyła, ale przerosła nasze oczekiwania i ja myślę, że to jest dobre miejsce, żeby im podziękować za tamtą edycję i też życzyć nam wszystkim obecnym tutaj dzisiaj, żeby przynajmniej się ten rezultat w aukcji powtórzył. Po raz trzeci sprzedane. Dziękuję bardzo. Stwierdziliśmy, że warto, naprawdę warto mieć więcej zrozumienia dla trudnych sytuacji życiowych, trudnych sytuacji losowych. I z tego wynika nasze zaangażowanie w dzisiejszą licytację, no i bardzo intensywne licytowanie, które udało nam się wygrać, mimo że poziomy były prawie że niebotyczne. 3,5, dziękuję, mam 3,5, 3600 jest. Fundacja Jaśka Meli, którą zasililiśmy, daje nam powody do dumy i radości. Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy dzieciom z Fundacji Poza Horyzonty w jakiś sposób pomóc. Uważamy, że taka pomoc dla dzieci jest po prostu potrzebna i bardzo ważna, dlatego jesteśmy tutaj i wspólnie wspieramy całą tą inicjatywę.